dzisiaj wyprawa warszawska mnie czeka. Rodzinna, tak więc nie będzie tutaj jakiejś mega relacji, ale tak, zima, śnieg, na razie minus 1, ma być do minus 5. Pokazuje mi, że 53% mi zostanie, jak dojedziemy do Warszawy, ale dawniej mi zostawało 60-65 w lato. Nie sądzę, żeby nam zostało 53, nie sądzę, żebym obrócił w dwie strony na jednym ładowaniu, tak więc na pewno w zimę bierze samochód więcej, ale to, czy się przejedzie 30 km, to chyba trochę więcej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Załadowany na 100% z domu wyjazd i się okaże, jak to będzie. Planuję jechać z dozwoloną prędkością, czyli 120. Tak mam ustawione na tempomacie. No i przede wszystkim mamy włączone ogrzewanie. Nie jedziemy, o patrzcie, Kasandra nie jedzie w czapce ani w rękawiczkach. Tak mamy ustawione. Grzanie dupy jest włączone, grzanie kierownicy i drugie grzanie dupy też, nie? Tak więc jest po prostu wszystko, nie? Grzanie. Fajne to jest. To jest fajne. Grzanie kierownicy numer jeden. Także lecimy z pełną full opcją, nie? Piły się opcje, tego nie testowałem, że teraz tu jest odcinkowy pomiar prędkości. Się już w Tesli pojawia informacja, że tutaj się zaczyna, że nie musicie mieć janosika, ale nie daje żadnych dźwięków, także trzeba być czujnym, bo pojawia się taki komunikat, który znika i tyle. Ale jakiś progres. Stanęliśmy na małe co nieco. Takie tu są też jakieś kody. Dawniej pamiętam, do skrzynek to wrzucali, w Kielcach podobno u Ciebie wrzucili, tak? Tak. Do skrzynki. Tak, już bardziej nowocześnie wyglądają te kupony, na jakimś lepszym papierze wydrukowane. No ale tak, bonifikaty się skończyły, to chociaż takie kuponiki są. Bierzemy. Tak nie oszczędzamy, że nawet na postoju klima chodzi. A co? Żebyśmy do zimnego nie wsiadali. Tylko wsiadamy do ciepłego. To jest najlepsze, że sobie można zostawić włączoną klimę i jak wracacie, to jest ciepło. Mniej prądu w baterii, to prawda, ale ciepło. Dojeżdżam, spalaliśmy na trasie 18,2 watogodziny, przejechaliśmy 184 km, wyjechaliśmy od 12 do 13,47 z, nie wiem, 15 minut czy 20 w McDonaldzie jeszcze, tak więc to z tą prędkością 120 było jechane na ogrzewaniu. No, zużyliśmy 50% baterii, bo 50 mi zostało. Zazwyczaj jak dojeżdżam do Warszawy, to zużywam 40, znaczy zazwyczaj w lato, o, w lato zużywam 40, czyli teraz żeśmy zużyli o 10% baterii więcej, czyli energii o 25% więcej. Dobrze liczę? Tak, mniej więcej, dobrze wychodzi. Tak więc dojedzie się, no skraca się zasięg w zimę bezwzględnie i bezwzględnie nie wrócę do Kielc, bo on mi zabraknie, tak więc gdzieś będzie trzeba po trasie to doładować, ale jest... No tak można by to podsumować, że to nie jest nawet problem z pojemnością baterii, z zasięgiem. Problem jest na razie tylko i wyłącznie z infrastrukturą, bo jak infrastruktura będzie rozbudowana i będzie można się załadować, bo ja potrzebuję po trasie doładować 10, 15, 20%, tylko żeby to było po trasie, żeby nie trzeba było gdzieś zjeżdżać, bo to bez sensu jest. Po pierwsze, zjechanie też zabiera energię i czas, a po drugie jest to w ogóle niewygodne, no. Tak więc... Zobaczymy, jak będzie wyglądał powrót. Oczywiście nagram, bo może gdzieś staniemy w polu. W tą stronę? Tak, jedziemy na tą stronę, co Rosjanie pozostają po tej stronie. Jedziemy i optymistycznie wyskoczyło mi, że 10%, ale okazało się, że nam zaplanował postój na superchargerze w Radomiu. Czyli nie oblecę w zimę, że tak powiem, na jednym ładowaniu w tej weftę, a w lato oblatuję. Tak więc to bez zdań. Chciałbym jakąś po trasie sobie ładowarkę znaleźć, żeby akurat do Radomia nie wjeżdżać. Czemu ja pojechałem na ten pas w ogóle? Tak z przyzwyczajenia chyba. Nie chce mi się szczerze na supercharger do Radomia wjeżdżać. I tak, w sezonie zimowym przy takich okolicach 0 stopnia, 1 stopnia, to powiem Wam szczerze, że 300 km w Tesli. Uwierzytelnik, karta RFID albo normalną kartą można płacić, to też dobre. Jedyny minus to, że jak sobie wybrałem tego Greenwaya do ładowania, on jest 200 kW, to niestety nie uruchomiło się coś takiego jak przygotowywanie baterii do ładowania. Na superchargerach się takie coś ładuje. Jakbyście jechali, to jest taki KFC-jak po prawej stronie, jak się wraca z Warszawy do Kielc.
I na tym kajewsiaku zaczęło to działać. No 112 kW, no nie jest źle, nawet bez przygotowania baterii. 783 km na godzinę ładujemy, tak więc myślę, że doładujemy się do ilu nam wystarczy. Do 60%, do 70% max. Chcemy sobie coś tu zjeść? Masz ochotę? Ja nie. Dziękuję nie. bardzo. Dziękuję bardzo. Wild Bean Cafe, może jakąś też kawę? Nie chcę mi się wychodzić. I można by teraz płakać, że nie dojechałem z Warszawy, z Kielc do Warszawy i z Warszawy do Kielc. Ale można się zatrzymać. No cztery ładowarki, chociaż tyle, że tu jest cztery ładowarki. Żałuję, że nie ma, wiecie czego, superchargera. No superchargera, że mam pakiet darmowego ładowania, ale jak mam zboczyć z trasy i poświęcić godzinę na dojechanie do tego w tej z powrotem w Radomiu, to wolę się zatrzymać przy trasie i zapłacić te kilka złotych i mieć to w dupie. Tyle w temacie. Tylko tutaj srogo golą, 3,15 za kilowatogodzinę. Na 104 żeśmy zaczęli ładowanie. Idę se jakieś pitko. Ja pierdzielę, jak jest zimno, nienawidzę zimy. Nie wiem, czy już to kiedykolwiek mówiłem. Wszystko to jest lód. Trzeba się suwami poruszać. Cztery ładowarki 200-kilowatowe załatwiają temat, przynajmniej na razie, na każdej stacji, jakby były dla samochodów elektrycznych. Porównać by to można było tak, jakby nie było stacji benzynowych, byście jechali. Mówiłem to już. Samochodem, który pali 10 litrów, a mielibyście 30 litrów. To ja jestem. Proszę. To dla mnie. Od 19.05 do 19.08 już bym dojechał na 8% do domu. Chciałbym dojechać na 20, tak sobie. Robię zawsze taki zapas. Tak więc jeszcze będziemy to pewno z 5 minut ładowali. 19.17 odjeżdżamy. Ile było? Ładowanie 10, 12 minut i mamy zapasu 20% na dojechanie do domu. Także, o, KFC można było zeżreć i można było se tu wejść jeszcze do jakichś tych Wild Beanów i tyle. Dało radę. Nastąpił zjazd na bazę, zostało 21% w baterii, czyli to 10 minut, które, no, żeśmy zrobili dzisiaj 400 km, nie? Czyli ten zasięg byłby na 300 z kawałkiem. Spada w zimie znacząco, 450 na trasie jest w lato, tutaj w zimę jest ze 300, ale zamiast płakać można było stanąć, tak jak ten ziomek tam do Zakopana go jechał, miał też 400 km, to wystarczyło, żeby się przez 5 minut podładował, bo ja się podładowałem przez 10 i mam po 400 km jeszcze 21% zapasu. A no coraz więcej jest tych ładowarek, ale nadal mało, tak szczerze powiem. No chciałbym, żeby było więcej, ale jesteśmy na miejscu, bezpiecznie, bez pestek. Przejechałem, nie umarłem, ale faktycznie brać to trzeba pod uwagę, że ten zasięg w elektryku no spada, no nie o połowę, ale o kurnia powiedzmy, no dużo spada. Jeszcze takie uzupełnienie, żeby było uczciwie i żeby wszyscy sobie zdawali sprawę, jak to wygląda, to tak. Tanio elektrykami to już było, teraz ta energia, przynajmniej w Greenwayu, bo w superchargerze chyba jest taniej, ale też wam nie chcę was wprowadzać w błąd, wydawało mi się, że w superchargerze jest gdzieś tak około złoty 60 za energię, ale może to się zmieniło, bo nie wiem, jakie są aktualne stawki, ale na tym Greenwayu widzieliście, że to jest 3,15 za kilowatogodzinę. Zużycie w takim sezonie zimowym, u mnie przynajmniej, w Tesli, jak jadę z włączonym ogrzewaniem, jak jadę z prędkością drogi ekspresowej, czyli 120 na godzinę, to jest w granicach w tym sezonie zimowym. Tak jak żeśmy jechali, to było cały czas mniej więcej około minus 1, minus 2. Czasami jak w miasto się wjechało, ta temperatura wchodziła do zera, szła w górę do zera. Tak więc w sezonie zimowym, no to przy takim zużyciu 22 kWh razy 3,15 to wam wychodzi, że 100 km was kosztuje no około 69 zł. No i to jest ile teraz dzisiaj? 10-12 litrów paliwa. Tak więc czy to jest tanio? Z mojego punktu widzenia, jak ładuje się w domu, no to nie jest to koszt, który by mnie jakoś przerażał, bo tak naprawdę w tym roku to jest mój pierwszy wydatek na energię i pewnie nie będzie ich wiele. Bo ta fotowoltaika ładuje mi samochód i mi to no, pozwala cały rok jeździć, można by powiedzieć, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Fotowoltaika u mnie już jest no, piąty rok teraz i mogę przyjąć, że się już zamortyzowała, czyli można powiedzieć, że jadę za darmo, ale jak trzeba zatankować w trasie, jak nie macie innego wyjścia, jeśli chodzi o tankowanie, no w cudzysłowie oczywiście, tylko ładowanie, uzupełnienie energii w swoim samochodzie elektrycznym i decydujecie się na doładowywanie na stacjach szybkiego ładowania, to taniej jeździć dieslem, no bezwzględnie taniej jeździć dieslem i na pewno takich przygód też nie będziecie mieli. Bierzcie to pod uwagę, że samochód elektryczny ma dość wysoką sprawność, czyli on ma tam tą sprawność powyżej 95% zazwyczaj wyliczaną. Samochód spalinowy to ma 40%. I tu jest taki trochę to inaczej zrobione, że no w zimie bardziej czuć w elektryku, że jest większe zużycie energii. Ale wy za to przez cały rok nie czujecie, że przepłacacie za to, że macie tylko sprawność 40%, tak więc no są, wszystko ma swoje dobre i złe strony, nie jest problem zasięg, bo tak jak powiedziałem, na tym jednym ładowaniu w zimie w Tesli myślę, że te 300 km się przejedzie, 300 może nawet z kawałkiem, w zależności od tego z jaką prędkością, w ile osób i tak dalej. I kwestią jest tylko infrastruktura, jak macie taką ładowarkę, na której jak widzieliście no z 10 minut, może z 12 się stałem i jest ładowanie ponad. Być może nawet bym na tej energii jakoś do domu dojechał, no bo 50% zużyłem w jedną stronę na dojazd do Warszawy i teoretycznie 50 powinno mi wystarczyć na powrót, ale jestem taki raczej w miarę zapobiegliwy i biorę to pod uwagę, że jest zima, może być jakiś karambol, może być coś nieprzewidywalnego na trasie i jechanie, można by powiedzieć, od deski do deski mogłoby się okazać w jakikolwiek sposób potem nieprzyjemne w skutkach, tak więc ja wjechałem, ja zatankowałem, naładowałem tą baterię, ale do domu dojechałem jeszcze z zapasem ponad 20%, tak więc myślę, że nawet żeby dojechać z zapasem 10%, to by mi wystarczyło 5% ładowania, żeby przejechać te 400 km. Tak więc tyle. Oczywiście komentujcie, ja wam mówię po prostu jak jest i czy jest to tanio. Według mnie już nie, ale być może z cenami energii coś się wydarzy, chociaż pewnie nie prędko, skoro na elektrownię atomową będziemy czekali najbliższe 10, jak dobrze pójdzie lat.